Dobra. Pierwszy klasztor. Jak tam widoczki? No i tutaj bym się nie opierał. Chyba warto. Nie no, ładne. Barierki to takie niezbyt pewne. Macie Państwo panie Palanko, w środku nie wolno nagrywać, także lecimy dalej. Dobra, fajnie jest, ale trzeba iść. Punkt widokowy. Dobra, idziemy na lepsze. Pełno ludzi. Widok szki przednie. Szybsza droga niż po schodach, na pewno. Ładnie tu. To też całkiem ładnie. Tylko ten jest czynny. Ten klasztor jest czynny. Nie wiem co mówić, bo fajne widoki są. Aż po horyzont. Dobra, ten klasztor świętego Stefana nie jest tak imponujący jak tamten wielki meteor, czy jak on się tam nazywał, poprzedni. No ale mimo to jakoś zadbane to wszystko jest tutaj. Dobra, ciśniemy. Wszystko co dobre szybko się kończy. Ładny widoczek tu przynajmniej. Jedziemy dalej w Grecji. Pozdro. Dobra, mamy Delfy. Zaraz wchodzimy do muzeum i tam na zewnątrz u góry w tym mieście, że tak powiem, sobie coś ponagrywamy. Zobaczymy jak to wygląda. Ludzi troszeczkę jest, no ale może coś się uda nagrać fajnego. Albo tu jest chłodno, albo się przyzwyczaiłem. Tak to właśnie
wyglądało jak na obrazku, a teraz aktualnie. Idziemy tam dalej, aż do wyroczni. Skarbiec, jeden z kilku, odnowiony oczywiście. To jest kopia akurat. No tak to wyglądało. Świątynia Apolla. Duża była. Teatr. Nie za duży. Jeszcze świątynia z góry. I to chyba na tyle. Dalej nie można iść. Ładnie tu. No i to by było na tyle powoli. Ładnie jest, ale trzeba iść. Nic no, takie ruinki. Z piękności do ruiny. Ale ma to sprawa to już. Teraz na ruinkach zarabiają. Można zobaczyć, ale jakiegoś wrażenia nie robi. 12 euro. Muzeum i to miasto. Ruinki. Nie wiem. Widzimy się w Atenach. Do następnego.